Mateusz Meketyszyn, witam w programie Gość Dnia, a jest dzisiaj z nami Rafał Kaczor, sześciokrotny mistrz Polski, mistrz Unii Europejskiej, olimpijczyk z Pekinu, Wałbrzyszani. Dziękuję, Rafale, że jesteś z nami. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie musi być takie, chyba jesteś skazany na boks. No, można tak powiedzieć, bo całe życie, że tak powiem, przebywałem na sali, w gronie sportowców. Mój ojciec był pięściarzem, boksował, także od młodych lat przebywałem w gronie sportowym, nie tylko z pięściarzami, z bokserami, natomiast całe życie, jak pamiętam, od młodych lat to właśnie spędzałem w gronie sportowców, na sali, grając w piłkę, trenując boks także. Twój tata Zenon Kaczor to znany polski bokser. No, dosyć znany, no, wygrywał z mistrzami Europy, z różnymi medalistami, mistrzostw świata. Boksował w tych czasach, kiedy ten boks był świetnością, prawda? Gdzie było wiele znanych bokserów polskich, wtedy pan Kulej boksował, także było dosyć ciężko się boksowało, ciężko było się przebić, natomiast odnosił znaczące sukcesy. A jak przebiegała twoja dotychczasowa kariera? No ja powiem tak, że zacząłem jak normalny chłopak, 13-14 lat. Pierw przychodziłem z tatą pograć w piłkę nożną, w koszykówkę. Mama była na nie. Mama była na nie, nie chciała, żebym boksował, jak to każda mama, martwiła się, że tak powiem, o moje zdrowie. Natomiast no, zacząłem gdzieś tam ukradkiem trenować pod zezwoleniem taty. No i pamiętam taką sytuację, to pozwolił mi pierwszą walkę boksować i powiedział: pamiętaj, synu, jeżeli raz mocno dostaniesz, przegrasz tam dosyć wyraźnie, to wtedy jest automatyczny koniec boksowania i przestajesz boksować. No akurat tak się udało, że 50 walk wygrałem. Czyli to ojciec nauczył cię tej determinacji. Tak, tato mnie nauczył tej determinacji. Koło 50 walk wygrałem, bezkonkurencyjny byłem, że tak powiem, tutaj na Dolnym Śląsku. Jeszcze pamiętam, było tak, że jak na Dolnym Śląsku boksowałem nawet z zawodnikami o 10 kilo mocniejszymi, cięższymi. I wtedy było tylko coś takiego, że mogę boksować. Zawodnicy się zgadzali, ale pod jednym warunkiem: gdy Kaczor będzie boksował tylko lewą ręką, jak dołoży prawą ręką, automatycznie poddawamy swojego zawodnika i te 50-60 walk, można powiedzieć, w Polsce boksowałem tylko lewą ręką. A kiedy nadszedł ten przełomowy moment? Kiedy twoja kariera ruszyła z kopyta? Czy to nie była eliminacja do Mistrzostw Świata w Chicago? No powiem, że wtedy było takie, gdzieś cały czas byłem na tych turniejach międzynarodowych, wygrywałem z mistrzami Europy, z mistrzami świata, gdzieś już byłem znany tutaj w tym świecie, że tak powiem, bokserskim i zawodnicy i trenerzy mnie doceniali, wiedzieli, jaką jest to postacią, no ale jednak Mistrzostwa Świata 2007 rok, Chicago, to był moment przełomowy w mojej karierze, gdzie zdobyłem kwalifikacje olimpijskie, zresztą upragnione, bo to było moje marzenie, mój cel, być na Igrzyskach Olimpijskich i udało się. Pojechałeś do Pekinu. Tak. Jakie wspomnienia ci towarzyszą z tamtego wyjazdu? No powiem, że niezmiernie miłe. No, nie udało się jednak tego upragnionego krążka zdobyć, no ale samo to dostać się tam na Igrzyska Olimpijskie, być w gronie najlepszych sportowców na świecie, obcować z nimi, tworzyć jedną rodzinę, no to jest coś pięknego. Ludzi, których się widzi gdzieś w telewizji, nagle z nimi jesteś, z nimi obcujesz, z nimi chodzisz na śniadanie, na kolację, także bardzo miło wspominam. A sam Pekin, same Chiny, jakie zrobiły na tobie wrażenie? Powiem, dosyć ciekawe miałem porównanie, dlatego że w 2007 roku byłem w Chicago w Stanach, a w 2008 byłem w Pekinie. Także dwa inne światy, no w Stanach wiadomo, wszystko gdzie duże. Gdzie ci się bardziej podobało? No powiem, dwa miejsca bardzo piękne, no bo w Stanach wiadomo, duże drapacze chmur, luz, wszyscy, że tak powiem, chodzą luźno, natomiast w Chinach całkiem inaczej. Wszyscy chodzą spięci. Wszyscy chodzą, że tak powiem, spięci, inna architektura, inni ludzie, wszyscy tacy bardziej skromni, pokorni, kłaniają się, w Stanach jest, że tak powiem, jo, prawda? Aha. Tam wszyscy się kłaniają, rączki, tak, także inna kultura, inna architektura. Ja słyszałem, że ty jesteś tym typem niepokornym, że masz nieznośny charakter, taką masz opinię, prawda? No ciężko powiedzieć, no ja uważam się za osobę dosyć skromną, pokorną, ale... Ale bardziej ten Amerykanin z luzem, czy ten pokorny Chińczyk? Chyba bardziej ten chyba Amerykanin z tym luzem. A powiedz mi, jak poradziłeś sobie z tym, że nie zakwalifikowałeś się do Londynu, do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich? Czy przyjąłeś to jako dużą porażkę, czy tylko etap w życiu? No powiem, że ani porażkę, pewien etap chyba raczej w życiu, dlatego że ta moja kariera dosyć była taka z porywami, można powiedzieć, że do tych igrzysk, kwalifikacji w Londynie, w Trabzon, no pojechałem, można powiedzieć, że porywając się z motyką na księżyc, no bo rok czasu mnie gdzieś tam nie było.
i nagle zadzwonił trener kadry, mówi: Rafał, czy chcesz jechać walczyć w kwalifikacjach olimpijskich? Ja mówię: to dobrze, pojadę. Więc miałem zaledwie 2 miesiące przygotowania się do tych kwalifikacji. Pierwszym cyklem był turniej Sztama, gdzie miałem fajny progres, bo wygrałem pierwszy z Ukraińcem, później z Rosjaninem w finale. No już gdzieś ta, że tak powiem, moja siła, rosłem jako ja, że jest dobrze. No i później kwalifikacje w Trabzon. Pierwszą walkę wygrałem z Białorusinem, drugą walkę miałem z miejscowym Turkiem. Powiem szczerze, że no, tą walkę no, powinienem wygrać. Sędziowie sędziowali, jak sędziowie sędziowali. Wiadomo, że z Turkiem w Turcji jest bardzo ciężko wygrać. Rozumiem. Rafale, powiedz mi, bo kierujesz Kaczor Box Team, to jest klub sportowy wałbrzyski, którym kierujesz razem z ojcem. Działa już od 2 lat, od 2010 roku. Przewinęło się przez wasz klub ponad 800 osób, bo to jest także pewnego rodzaju działalność społeczna. Dlaczego zdecydowałeś się szkolić młodych wychowanków tutaj z Wałbrzychu, z Wałbrzycha? No ja powiem tak, że na początku swoją karierę zaczynałem w Szczegomie, w AKS Szczegom. No i powiem tak, że gdzieś na sercu mi to leżało, że trenuję w Wałbrzychu. W ogóle większość tych chłopaków, którzy robili punkty dla Szczegomia, było z Wałbrzycha. I na sercu mi to leżało. No jesteśmy Wałbrzyszaninami, boksujemy dla Szczegomia. Mieliśmy duże tradycje boksu. No tak, Wiktoria Wałbrzych, zresztą tutaj właśnie też tak trafiliśmy na tę ziemię tutaj do Wałbrzycha, bo tata tutaj właśnie klub Wiktoria Kaperowo na trenera i stąd tutaj się znaleźliśmy, bo trenerem Wiktorii Wałbrzych. No i chcieliśmy do tych właśnie tradycji powrócić, prawda, i postanowiłem w Wałbrzychu założyć klub Kaczor Box Team Wałbrzych. I no, żeby ci chłopacy tutaj przeszli i boksowali dla Wałbrzycha, żeby się czuli, że są Wałbrzyszanami i że tutaj boksują. Spodziewałeś się takiego dużego zainteresowania? Bo to nie tylko młodzi ludzie, to nie tylko właśnie młodziki, ale to także kobiety, starsi ludzie. No tak. Ja tak mówiłem, że tutaj u nas trenują osoby od 5 do 55 lat. Także każdy jest mile widziany. Każdy jest miło widziany i pany, i panowie. Także no wiadomo, no głównie się skupiamy na tych dzieciakach, na tej młodzieży, bo to oni będą, że tak powiem, chlubą w przyszłości naszego klubu i z nich można zrobić jak najlepszych sportowców, ale każdy jest miło widziany. To jest też alternatywa od bycia na ulicy, bycia rzezimieszkiem na ulicy do trenowania boksu i zagospodarowania czasu wolnego. No powiem właśnie też w taki sam sposób, że właśnie no, głównym, że tak powiem, naszym celem jest może nie wynik sportowy, tylko to, aby tą młodzież w jakiś sposób zagarnąć, żeby miała co robić, żeby trenowała, żeby nie chodziła po ulicy, żeby dać im jakąś alternatywę w życiu, prawda? Dużo naszych, że tak powiem, zawodników skończyły szkoły, studiują, także myślę, że to jest duży sukces, że po prostu gdzieś ich tutaj ogarniamy. Wiem, że też dziewczyny z Kaczor Box Team odnoszą sukcesy. No tak, tutaj muszę powiedzieć, że dziewczyny są, że tak powiem, chlubą naszego klubu. Teraz w kwalifikacjach mieliśmy ogólnopolską olimpiadę młodzieży, zabraliśmy 4 dziewczyny, no i 4 dziewczyny zdobyły medal. Zdaliśmy 2. miejsce w kraju, to jest bez precedensu, że tak powiem, wynik. 4 osoby jadą i 4 medale. Zdobyliśmy złoty medal, zdobyliśmy 2 srebrne i brązowy medal. No i tu muszę się poszczycić, że nasza właśnie zawodniczka Monika Kobylarz właśnie wczoraj wygrała walkę z Białorusinką, weszła do strefy medalowej i jutro będzie boksowała z zawodniką z Rosji o wejście do finału w Mistrzostwach Europy, także klub się rozwija dosyć prężnie i te nasze kobiety go dźwigają bardzo mocno. A zgodzisz się z opinią, że kobiety czasami są bardziej agresywne od mężczyzn? No powiem, że mają dużą determinację, dużą większą determinację, bo one chcą jednak coś udowodnić tutaj tym mężczyznom, chcą pokazać, że są lepsze i powiem szczerze, że jak robimy nawet nieraz sparingi, to te sparingi są no, bardzo zawzięte i dziewczyny nie ustępują ani na krok. A czy trenujesz również swojego synka Fabiana? On ma 7 lat. Czy już dzisiaj wychodzi na ring z tatą? No, synek miał jakieś tam krótkie epizody, na trening przychodzi, czasami skacze. Amelia pewnie też ma pretensje o to, co? No Amelia tak. Amelia by wolała, żeby Fabian grał w piłkę. I chodzi i trenuje, gra w piłkę i bardzo się z tego cieszy. Natomiast no, nie wiadomo, kim on jeszcze będzie. Ja cieszę się, że jakiś sport uprawia, że trenuje, że jest odciągnięty od tego potwórka. Od internetu, od komputera, że czynnie spędza czas. Na razie gra w piłkę, zobaczymy jak to będzie za jakiś czas. Rafał, przygotowując się do tego wywiadu, gdzieś znalazłem artykuł w internecie o tym, że jesteś materiałem na olimpijskie ciacho. Czy możesz mi powiedzieć, czy to jest tak, że bokserzy cieszą się wyjątkowym powodzeniem u kobiet?
No nie wiem, to by trzeba było spytać kobiet, jak to wygląda. No ale ty masz jakieś chyba odczucia na ten temat. Ja mam żonę 10 lat, bardzo ładną żonę, bardzo piękną żonę, którą bardzo kocham. Natomiast no, gdzieś te, że tak powiem, kobiety no, lubią chyba takich mężczyzn, że tak powiem, silnych, twardych, niekoniecznie przystojnych, ale chyba tak coś w tym jednak jest, że mężczyźni lubią, kobiety lubią twardych mężczyzn. Rafale, bardzo Ci dziękuję. Był z nami Rafał Kaczor, wałbrzyski bokser, sześciokrotny mistrz Polski, a my zapraszamy do uczestniczenia w Kaczor Box Team. Dziękuję za przybycie do studia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.